Chcesz przejść kładką, to przejdź kurs alpinistyczny. Taka sobie promocja w Bytomiu. A co, nie stać nas i udowodnimy, że ukryta opcja niemiecka istnieje. A co niemieckie, to najlepsze. Jawohl! Wojtek Grzegolewski, zapraszam na najnowsze Top 5, Top 5 Silesia Flash. Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Będzie dzisiaj trochę o międzynarodowych sprawach, więc na rozgrzewkę, żeby był twardy dowód na to, że nasz program jest, wiecie, otwarty tak na zachód, jak i na wschód, kawał z przemytu za wschodniej granicy tym razem. Co mówi Rosjanka, kiedy chce ją ukąsić pszczoła? Nie, pani Maju! Zatrzymajmy jakąś tą karuzelę śmiechu i weźmy się za tematy. Top 5 Silesia Flash zaczynamy od wysokiego C, a raczej z wysokiego K jak kładka i B jak Bytom. Absurdy budowlane w naszym regionie widzieliśmy już najróżniejsze. Przecinana barierkami ścieżka rowerowa czy jezdnia puszczona wokół drzewa. Ale Bytom zaszalał i wybudował kładkę, a nawet kładzisko jak nie wiem co. Sęk w tym, że jeżeli ktoś nie ma w życiorysie zdobywania K2 i locji, to niech lepiej do niej nie podchodzi, bo interwencja GoPro murowana. Kładka jest, ale na sporej wysokości, a na schody jakoś konceptu zabrakło. Mieszkańcy mają więc dobrą zaprawę na przykład przed biegiem katorżnika czy Runmagedonem. My tu jeszcze mamy z boku tak parę kamyczków, żeby się spiąć, ale tak jest ciężko, bo jak jest deszcz, no, mokro jest, błoto i się ślizga człowiek. No. No nie ma, jako tako nie ma wyjścia, no trzeba dać sobie radę jakoś. Ja wchodzę tu albo tutaj sobie wchodzę od razu, także dla mnie na razie jest... Nie brakuje schodów? No schodów brakuje, wiem, no, ale ja liczyłam na to, że zrobią. Bareja jednak był, jak się okazuje, nie tylko reżyserem, ale i prorokiem, i to wysokich lotów. Pewnie w niebie też ma o czym kręcić pełne absurdów filmy. Zajadając na przykład kanapkę z pysznym czekoladowym kremem znanej marki albo twarożkiem marki jeszcze bardziej znanej. No bo raczej w niebie pyszności także są. Pytanie tylko, czy tak kiepskiej jakości jak to, co duże koncerny rzucają na polski rynek. Powiedzenie niemieckie jest lepsze to już nie tylko utarty perlowski stereotyp, ale i udowodniony badaniami fakt, bo sporo tych samych produktów dedykowanych na rynki zachodnioeuropejskie i nasz, polski, różnią się jak piwniczny kot i bengalski tygrys. I tu na chwilkę zrobimy przerwę. Proszę bardzo, oto komisyjnie, wcześniej otworzony przez komisję, dlatego patrzę w tamtą stronę, batonik na polski rynek. No dobry, muszę powiedzieć dobry. Dużo batonów zjadłem, ja tak nie wyglądam z samego smogu. Smakowity. A to jest batonik niemiecki. Z Niemiec przywieziony. Wunderbar. Leka. Ślinka cieknie. Pozwolicie, że dokończę z półpełnymi ustami. Bo dożyliśmy takich czasów, kiedy w hipermarketach półki trzeszczą od naporu towarów, to się okazuje, że ludzie nadal szukają znajomego, który jeździ do Deutschów, bo niemiecki proszek lepiej pierze brudy, a niemiecka pasta do zębów powoduje, że zęby zostają na swoim miejscu. Jeden ze śląskich posłów na ulicy Mariackiej w Katowicach tym razem nie tańczył, a przeprowadził eksperyment. Częstował nieopisanymi próbkami produktów. Tych dla Polaków i tych dla lepszego sortu Europejczyków. No jest różnica. O, proszę zauważyć. Jaka? Jest różnica. Wie pani co, należy spróbować samemu. Ja tak jak powiedziałem, nie jestem miarodajny, ale tutaj jest, no jest wyczuwalna różnica smakowa. Ciężko jest mi to określić. Jakby nam pan powiedział, jak ma na imię? Tutaj jest jakiś dodatku. To jest typowo czekoladowe, a tutaj jest jeszcze posmak czegoś innego. No to jest inna kawa oczywiście, inna smakowo. No powiedziałbym, że bardziej jest taka, no bezbarwna, o tak, tak bym to określił. Tamta kawa poprzednia jest o bardziej intensywnym smaku. Różnią się zarówno jeśli chodzi o skład żelaza, który to jest 40% więcej w takiej samej czekoladzie niemieckiej, aniżeli sprzedawanej w Polsce. Tak nie może być, bo jesteśmy takimi samymi konsumentami, nie możemy się dać dzielić na konsumentów pierwszej i drugiej kategorii. W związku z tym należy również uświadomić konsumentom,
klientom, że taki proceder ma miejsce. Muszę powiedzieć, że takie materiały i takie testy bardzo lubię. Ale z drugiej strony, jak się nie czuć obywatelem europejskiej wspólnoty drugiej kategorii? Niezbyt dobrze czują się też z pewnością mieszkańcy południowych dzielnic Katowic, bo z tramwaju na południe na razie zostały koszulki dla społecznych fanatyków transportu miejskiego i szumne zapowiedzi korytarza komunikacyjnego, który uwolnić miałby piętrzące się w tej części miasta korki. Tramwaj na południe Katowic miał dojechać w przyszłym roku, ale inwestycja obiecana przez prezydenta ma spore opóźnienie. Miasto zmieniło trasę, a teraz poddana jest ona konsultacji. Linia tramwajowa ma być transportową rewolucją. Trudno jednak mówić o jakiejkolwiek rewolucji, skoro realizacja projektu jest równie realistyczna jak książki Stanisława Lema. Będzie to połączenie Kostuchny z centrum przesiadkowym Brynów. Na trasie około 5-kilometrowej będą ulokowane przystanki, także które będą zintegrowane z komunikacją autobusową. Takim przykładem będzie przystanek zlokalizowany przy szpitalu Ochojec, a także na terenie osiedla Radockiego. Paradoksalnie same prace mogą zająć mniej czasu, aniżeli wszystkie elementy, które musimy wykonać, przygotowując się do tej inwestycji. Na razie trwają konsultacje społeczne, a mieszkańcy zakorkowanych dzielnic Katowic, z których wydostać się trudniej niż z labiryntu Minotaura, muszą liczyć na to, że wszystko pójdzie sprawnie. Jak lubią sobie liczyć, to mogą ustawić się w ogonek, bo ten w Katowicach utworzył się przy okazji święta liczby pi. Jedna ze szkół postanowiła pobić rekord Guinnessa, układając najsłynniejszą liczbę świata z ludzi. Taka matematyczna, żywa gąsienica. Pomysł pani dyrektor jest bardzo dobry, ponieważ... promujemy matematykę w naszej szkole, ale... A ty lubisz matematykę? Wiadomo, nie każdy uczeń lubi, ja tam na przykład nie lubię. Zawsze dzieciom powtarzam, matematyka nie jest od kochania. Trzeba się jej po prostu nauczyć tych podstaw, trzeba umieć liczyć, trzeba sobie dać radę z procentami. No wszyscy o tym wiemy w życiu. Jak chcemy pomalować tą ścianę, to musimy wiedzieć, ile tej farby kupić, prawda? Więc tego się trzeba nauczyć, tego mamy nauczyć. Nie pierwszy raz się okazuje, że jeżeli ktoś lubi liczyć i musi liczyć, to najlepiej niech liczy na samego siebie. Przekonali się o tym dobitnie nauczyciele, którzy z całego województwa śląskiego przyjechali do Katowic na pikietę. Taką, wiecie, pokrzyczeć sobie, co ich boli, co im na wątrobie leży. A leży im lekceważenie przez resort edukacji, brak podwyżek i stała chęć dowalania do pieca nowych obowiązków. Do pieca dołożył w tym przypadku wojewoda śląski. Bo kiedy delegacja manifestantów poszła do wojewody oddać petycję dla premiera Morawieckiego, od rzeczniczki dowiedzieli się, że wojewody nie ma. Ani zastępcy nie ma, ani drugiego zastępcy nie ma i w ogóle nikogo i niczego nie ma, jak w programie wyborczym Kononowicza. I tu nagle przeskakujemy do technologii Star Treka, bo kiedy związkowcy już wychodzili, wojewoda zrobił słynne Bridge Energy i teleportował się w sam środek zamieszania. Wojewoda miał inne zobowiązanie, ma spotkania, także bardzo żałuję, że nie mógł osobiście, ale tak jak mówię, zobowiązania jednak, no... Tutaj nie może oderwać się, aczkolwiek to pismo jest bardzo ważne i wiemy, że trzeba je dostarczyć do adresata, do pana premiera Morawieckiego. Dzień dobry, zapraszam państwa. Panie wojewodo, bardzo przepraszamy, no, nie ma na nas czasu, bo nie ma nikogo, a teraz nagle, kiedy tyle mediów się nabiera i my jesteśmy oburzeni, nagle ten czas się znajduje dla nas. Panie wojewodo, no nie tędy... Zapraszamy, no, przyszli państwo z petycją, prosimy. Także ja jestem do państwa dyspozycji. Tutaj mamy taką tablicę, to jest taka lekcja pokazowa, jak to z tymi zarobkami naszymi jest. Można sobie też zobaczyć, jakie są rzeczywiste zarobki, a nie to, co pani minister mówi, czyli niektórzy politycy. Bo jak słyszę, że my zarabiamy prawie tyle, co posłowie, to jest żenujące. Po prostu to jest skandal, to jest po prostu zwykłe, no mówiąc brzydko, chamstwo. Nauczyciele się obrazili, no i oby tylko im do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty przeszło, bo pały będą się sypały jak ulęgałki. Albo jak tematy w top 5 Silesia Flash, które właśnie nam się powoli kończą, ale mamy nadzieję, że rządzący im bliżej wyborów, tym bardziej będą się rozkręcać jak diabelski młyn w wesołym miasteczku i wesołości różnymi wypowiedziami i pomysłami nam z pewnością dostarczą, a my przekażemy wam dalej, bo takie dobro nie może się zmarnować. Widzimy się za tydzień, niedziela 19:50, Wojtek Grzegolewski, cukiereczki, ciasteczka, strzałeczka. Ciach. Fuh.
No. Czekaj, tylko to co zjem. That good. Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia.